kolejnym dniu przygotowania do gali styczniowej, pod koniec stycznia 31 w hali widowiskowo sportowej będzie 8 walk planowanych. Co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądało? Przygotowania, dzień dobry. Przygotowania idą pełną parą. Wszyscy, jak do tej pory, dzięki Bogu, żadnej kontuzji, jak do tej pory nie ma. Jest wszystko zgodnie z przewidywaniami. Czyli nie ma jakiejś tam możliwości, żeby coś mogło zastopować poprawnie w oktagonie w późniejszym czasie. Walka wieczoru? Walka wieczoru zajmie Wojtek Le z Koszalin. Również będzie walczył z Piotrem Uchemaniakiem. Są bardzo mocni zawodnicy. Są bardzo przyzwoici zawodnicy. Wojtek ma wygrane 4 walki. Nie doznał jeszcze porażki. Również jeżeli chodzi o te profesjonalne walki, to Piotr Maniak jest znany jako bardzo dobry zawodnik z tego tytułu, chociażby wygrał w Brazylii, no w Paszywa, tak to można nazwać, Mondialo. Jest to bardzo poważny turniej, który w jiu-jitsu, który jest znany na całym świecie. Goście specjalni pojawią się. Goście specjalni będą pan Andrzej Supron, Piotr Bagiński, koszenicy olimpijczycy, Robert Borkowski, Przemysław Marczewski, rekordzista świata w Guinnessie. To Marczewski w Białogardzie? Tak, Mercedesa w Hau. Wykazał się niesamowitą siłą 20 i wytrzymałością. W ciągu 24 godzin Hau Mercedesa ważącego prawie 800 kg. No i pobił tym samym rekord świata. W międzyczasie występy artystyczne. No, oczywiście, tak jak zawsze na tych galach tego typu pokażą się najbardziej znana grupa koszalińska, czyli Top Toys i dziewczęta z Muzy Varieta. Chciałbym, korzystając z możliwości, zaprosić wszystkich koszalinian, którzy są żądni chociaż drobnego dreszczyku, o to mogę zapewnić i wierzę, że tak będzie. Wojciech, powiedz mi, jak przygotowania do kolejnej gali, która odbędzie się już 31 stycznia w hali widowiskowo sportowej. Przygotowanie poszło bardzo, jestem przygotowany odpowiednio, także myślę, że będzie dobrze. Cały czas ćwiczysz? Cały czas jestem w treningu. Jak wygląda ten cykl treningowy? Na razie mam ciężkie treningi, dopiero tydzień przed robię luz. A jak przeciwnik? Obawiasz się go? Podchodzę do każdego przeciwnika. Piotrze, jak przygotowania do gali w Koszalinie? Przygotowania idą pełną parą. No i tylko co zostało teraz czekać 31, a już reszta będzie tak już w klatce, zobaczymy. Ręka Boga. Mam nadzieję, że moja ręka będzie wniesiona do góry. Ale do tego trzeba poczekać. Jak oceniasz przeciwnika Wojciecha Le? No, jest to bardzo dobry przeciwnik, ciężki będzie. Myślę, że damy dobre show. Potrudny baranek.